Rozmowa dnia. Bo w naszym studiu. Profesor Witold Mocelewski, ekonomista, członek Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie, kiedyś przy prezydencie Lechu Kaczyńskim, teraz przy prezydencie Andrzeju Dudzie. Witam serdecznie panie profesorze. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Trzy różne pomysły na to, jak pomóc Frankowiczom, omawiane będą dziś w Sejmie. Trzy projekty ustaw. Najostrzejsza to ta ugrupowania z 15 de facto potraktowanie tych kredytów we frankach tak, jakby były udzielone w złotych. Platforma Obywatelska wraca do swojego pomysłu z poprzedniej kadencji, czyli przewalutowania tego zadłużenia, które pozostało jeszcze. No i mamy też projekt prezydencki, w którym mowa jest tylko przede wszystkim odwrocie spreadów. Która z tych ustaw jest Panu najbliższa? którą uważa pan za najlepszą? Znaczy powiem może, zacznę inaczej. Nie używajmy słowa pomoc frankowiczą". To jest słowo wymyślone przez banki, aby y, przedstawić problem jako rodzaj działania władzy publicznej na korzyść. Y, Jakiejś grupy obywateli, którym ta korzyść inaczej się nie należy, czyli rodzaj nawet niekiedy nawet słyszałem, że to ma być nawet pomoc publiczna, jeśli by to byli przedsiębiorcy. Zupełnie odrzućmy to słowo, to wtedy zrozumiemy, rozum, zrozumiemy istotę problemu. Problemem jest to, że wprowadzono e, do obrotu prawnego kredyty. Wadliwe prawnie. To jest bezsporne, że one są wadliwe prawne, i nie dlatego, że tak sądzi wielu prawników, ale także, że już tak są, już takie wyroki wydają sądy. Wiemy, jak wolno, w jaki sposób no, niestety mało sprawny działa polski wymiar sprawiedliwości. Wiemy również, że ten czas, który. Yy, który byłby konieczny jest konieczny do rozwiązania tego problemu przy pomocy właśnie procedur sądowych, może mieć tragiczne skutki, zresztą już ma, bo część Frankowiczów po pierwsze na to nie stać, po druga część i część nawet może nie dożyć wyroku, a niektórzy mówią, że po prostu uciekną stąd, bo nie chcą tu żyć. I jeżeli jest jakiś sens, Uchwalanie ustaw, które by to regulowały, bo niektórzy mówią, zostawmy sprawy własnemu biegowi, one się same rozwiążą. No, widzimy, że to samo rozwiązanie przede wszystkim byłoby za szkodą dla jednej ze stron, notabene szkodą dla strony poszkodowanej, bo to ona jest poszkodowana, czyli kredytobiorcy. No przecież to, co przed chwilą pan redaktor zacytował, no nie może być kredytu, który... Z... Tu... No to w ogóle nie jest kredyt, jeżeli wielkość kapitału po iluś tam latach spłacania jeszcze jest dwa razy większa od tego, który się udzieliło, bo to były kredyty złotowe. Nie opowiadajmy głupot, że tam były jakieś kredyty dewizowe. To były kredyt złotowy, waloryzowany, denominowany lub indeksowany w walucie obcej. Wypłacano Złote, spłacano złote, więc nie są to żadne kredyty walutowe. Więc wracając do wątku, żeby zamknąć ten przydługi, yy, przydługą wypowiedź, proszę zwrócić uwagę. Ustawa w cywilizowanym kraju rozwiązuje ten problem szybciej. Na tym polega jej sens? Szybciej to znaczy, skoro jest to ważne zagadnienie dla, dla yy, kilkuset tysięcy kredytobiorców, a w sumie dla kilku milionów ludzi, to a państwo cywilizowane, demokratyczne, nie pozostawia te sprawy własnemu biegowi, tylko rozwiązuje w sposób, nazwijmy to przyspieszony, tak aby nie trwało to lat 20 czy tam 8 czy 15 w zależności od długości sporu, tylko szybciej. I to jest sens tych ustaw. No i oczywiście jeżeli jakakolwiek z tych ustaw stanie się prawem, bo przecież nie wiemy, która się z nich stanie, to ona oczywiście może częściowo przyspieszyć rozwiązanie tego problemu. No, ale żeby, żeby była uchwalona, to musimy zobaczyć, co tam będzie. Czyli nie pomoc dla Frankowiczów, ale naprawianie niesprawiedliwości. Taka trochę reakcja jak przy zapowiadaniu Komisji Weryfikacyjnej do, do spraw reprywatyzacji. Mieliśmy naruszenie prawa, a teraz w sposób skonkretyzowany państwo próbuje naprawiać tą niesprawiedliwość. No tak, bo miejmy świadomość, że nie zawsze państwo, funkcja, państwo, nawet najbardziej demokratyczne i najbardziej sprawne, działa zgodnie z prawem. Czyli są stany, które y, narastaje zło, które jest tolerowane. Rzadko kiedy, no, tak jakby chcemy dostrzec zagadnienie, y, że y, nasz, wszelkie procedury, również te procedury y, wzorcowe. Czasami doprowadzają do tego, że przez wiele lat toleruje się stany niezgodne z prawem. I tu się tolerowano wiele lat, uznając, że on jest zgodny z prawem. Szczęśliwie sądy po latach zaczynają dostrzegać treść norm prawnych, które tu zostały przez tych kredytach naruszone. Druga kwestia, która wzbudza olbrzymie emocje i wśród polityków, wśród przedsiębiorców, ale także zwykłych podatników, to jest zapowiedź integracji trzech różnych. Podatków, składki na ZUS, składki na ubezpieczenie zdrowotne, także tego co płacimy jako podatek od dochodów, w jedną daninę, która miałaby od początku roku 2018 roku być pobierana. Czy to jest dobry pomysł ta integracja? Znaczy, ja wyrażałem się wielokrotnie publicznie na ten temat i dla mnie no, jestem nieco zafrasowany w ogóle sytuacją, w której, w której dzisiaj jesteśmy. To był pomysł na dowidzenia Platformy Obywatelskiej, skrytykowany zresztą przez wszystkich, zwłaszcza tych, którzy no, patrzą na to zupełnie pragmatycznie. po co to robimy? No jaki jest tego sens tej operacji gigantycznej, o ogromnych kosztach nawet sama Przepisy wprowadzające, żeby zlikwidować trzy systemy danin, tak do zera, a potem napisać w to miejsce nową ustawę, która będzie to regulować, to nawet same przepisy wprowadzające to będzie odrębna książka. No i teraz pytanie, jeszcze w dodatku, jeżeli ktoś stawia tezę. Że to ma być na zero, że ma wyjść na zero. To ma być uproszczenie z... tak. podatków. Tak. No to nie, no to, nie, to, to już jest, to już, no to zgódźmy się, to już ta, ten rytuał słowny już tutaj jest już zabawny. To nie będzie prostsze, bo to nie może być prostsze, jeżeli trzy łączy się w jedno. Może z jednego tego punktu widzenia przez chwilę to będzie prostsze. Dla obywatela, że on będzie miał jeden i jedno źródło prawa, prawda, które będzie dotyczyło, ale potem te pieniądze trzeba dzielić, przecież to trzeba je dać między samorząd, między budżet państwa, między FUS, czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, ENFOS, jeśli on będzie, tego jest naprawdę tam bardzo dużo. Nie bardzo, nie jestem do końca, nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego stawiamy sobie tak ambitne zadanie, żeby największą w historii operację Prawno-podatkową, zaznaczam, mówię, wiem co, mówię, to jest największa w historii operacja prawno-podatkowa, która w dodatku ma jeszcze dać, nie dać nic, to znaczy wyjść na zero, mamy wszyscy na tym, czyli obywatele mają wyjść na zero, oczywiście wewnętrzny podział będzie inny, ale to będzie na zero. E, państwo polskie też wyjdzie na zero. No to pytanie, czy jeszcze w dodatku no mamy to zrobić przez rok, nie mając ustawy? No, zadaję pytania. A niech, a dla polityków takie jedno. Bardzo ważnym kryterium tego w polityce, co się dobrze robi, jest krytyka opozycji. Jeżeli krytyka na, opozycja nas chwali, to się dobrze zastanówmy, co robimy. Minister Kowalczyk, który najczęściej właściwie jako jedyny wypowiada się na temat szczegółów tego, tego zamierzenia w, w mediach, mówi właśnie o tym, o czym pan przed chwilą pan profesor przypomniał, czyli że to ma być na zero, w sensie, że nie zwiększą się ani zmniejszą wpływy do budżetu, ale te duże emocje budzi to przesunięcie wewnątrz. Z jakichś wstępnych wyliczeń przedstawianych przez media wynika, że 2-3 miliony najmniej zarabiających zyskałoby na tej reformie. Ci, którzy zarabiają najwięcej, kilkaset tysięcy, jedni szacują 300, inni 700 tysięcy, za Płaciłoby więcej? Czy taką operację dałoby się podsumować najkrócej e, słowem podnosimy podatki? Bo oto też, e, też toczy się w tej chwili spór. Czy nowy rząd, czy dobra zmiana podnosi podatki? Bo obiecywał, że nie będzie. Znaczy, za, zacznę od pewnego zastrzeżenia. Y za, jak najbardziej jednoznacznego. Ja bardzo doceniam pracę pana ministra Kowalczyka i je bardzo wysoko cenię i to, co zrobił dotychczas jako minister jest, jest dla kraju bardzo, bardzo potrzebne i wierzę, że robi to w najlepszej wierze, więc żeby nie było, nie, że nie, nie chcę być tym, który krytykuje te rozwiązania, zarazem z jednej strony krytykuje działania ministra, którego zaznaczam, jego działania pod po wielu sferach, które bardzo wysoko cenię i, i, na, i naprawdę docenię, i sądzę, że nie tylko ja. Ale nie używajmy znowu takiego słowa, to, to jest tak trochę jak z tym pomocą Frankowiczów. To jest taki, takie słowa wytrychy. Jeżeli ktoś nie płaci podatków, a przecież wiemy, że nasz system obecny jest patologiczny pod, pod tym względem, że mamy tak zwaną degresję, czyli ci, którzy mają najniższe dochody, płacą najwięcej, zarówno bezwzględnie, jak i względnie, a ci, którzy mają najniższe, nie płacą nic, ponieważ bardzo prosto się unika w Polsce opodatkowania. Unika. Czyli nie patrzmy tylko na formalne stawki podatkowe, tylko na rzeczywisty rozkład ciężaru podatkowego. I wiemy, że system to jest bezsporne, to nie ma się w ogóle o, czym, o, co, o, co, o co kruszyć kopii. Wraz ze wzrostem dochodu spada udział opodatkowania w zasadzie, was, w zasadzie do zera. Co to oznacza? Jeżeli mamy przynajmniej zlikwidować degresję, czyli yy, przynajmniej rozłożyć ciężar w ten sposób, że niezależnie od tego, to słynne prawo Buffeta, niech sekretarka i jej szef, który zarabia tam kilkaset razy więcej, czy kilka tysięcy razy więcej, płacą te same, jak tam było powiedziane, 14%, bo on sam powiedział, on jako miliarder, że to jest zupełnie nonsens, że sekretarka płaci 14% swoich dochodów, a on płaci chyba pół procent, czy nawet mniej. Jeżeli tylko to do, do tego doprowadzimy, to nie dokonujemy Podwyższenia podatków, bo podwyższenie podatków to jest ogół ciężaru. Jeśli ten ciężar ma być ten sam, to nie ma żadnego podwyższenia podatków, ale jeżeli nie będą, będą, będą płacić podatki ci, którym się ud, od lat legalnie znowuż mamy to zaniedbanie, tą tolerancję wieloletnią, te wieloletnie zaniedbanie władzy, której w ogóle to nie przeszkadzało. Jeżeli władza zacznie każe tym zgodnie z prawem, żeby nie było wątpliwości, płacić tak jak w banki mają oddać to, co ozyskały nienależnie zgodnie z prawem i oddadzą, żeby nie było wątpliwości, oddadzą, tylko oddadzą w znacznie gorszych dla siebie procedurach i znacznie kosztowniejszych, bardziej kosztownych dla obywateli, tak samo tu. Jeżeli i ta grupa podatników zacznie płacić tak, jak prawo nakazuje, a nie stosować jakiegoś różnego rodzaju wybiegi optymalizacyjne, bo jak wiemy, to jest ta słowo wytrych. To znaczy, że to nie będzie żadna podwyżka podatków, tylko wreszcie postawienie spraw, które stały na ubia, a teraz mają stanąć na nogach. O czym przypominał profesor Witold Modzelewski, gość Sygnałów Dnia w Radiowej 1 Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 27 po 7